Jolanta Święczkowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Zambrowa. To stałe i jednocześnie nowe pasmo cykliczne na naszej antenie. A naszym dzisiejszym gościem jest pan burmistrz Zambrowa, pan Kazimierz Dąbrowski. Witamy oczywiście Państwa z Urzędu Miejskiego w Zambrowie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Po raz kolejny sprawuje Pan, Panie Burmistrzu, mandat nadany przez społeczeństwo. Jednocześnie wiemy, że ta kadencja będzie specyficzna. To ostatnia szansa na wykorzystanie pokaźnej puli środków unijnych. No, miasto Zambrów, podobnie jak inne samorządy w województwie podlaskim, w Polsce, przygotują się do tego już od ponad roku czasu. Również my przygotowujemy projekty i liczymy, że z tej dużej puli, którą otrzyma województwo podlaskie z Regionalnego Programu Operacyjnego, również miasto Zambrów z tego tortu też otrzyma odpowiednią pulę pieniędzy. W ubiegłych latach miasto Zambrów z tego tortu oczywiście w sposób, można powiedzieć, spektakularny korzystało. Udało się zrealizować się wiele inwestycji, zarówno gospodarczych, jak i społecznych, ale także kulturotwórczych. Pan od wielu kadencji jest burmistrzem miasta i czym w tej długofalowej perspektywie najbardziej pan się szczyci? Trzeba powiedzieć, że już nawet przed środków akcesyjnych funduszu FARE korzystaliśmy przed 2007 roku, a pieniędzy z tamtego rozdania również wykorzystaliśmy. Praktycznie to, co powinno w mieście się znaleźć, to żeśmy to wykorzystali, jeśli chodzi o drogi, jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną, społeczną, przede wszystkim Centrum Kultury, tereny zielone, park przemysłowy, jak również uzbrojenie terenów przemysłowych na ulicy Targowej. Także myślę, że tamta cała kwota dofinansowania, którą otrzymaliśmy z perspektywy 2007-2013, miasto optymalnie zrealizowało i życzyłbym sobie, jak również mieszkańcom Zambrowa, żeby ta perspektywa finansowa 2014-2020 również była taka owocna dla naszego miasta. W Polsce najważniejsze decyzje dotyczące życia gospodarczego, społecznego, ale także kulturalnego zapadają w zasadzie w stolicy. Tymczasem w Niemczech czy w Czechach panuje model deglomeracyjny, a więc instytucje administracji publicznej rozproszone są. Znajdują się w ośrodkach miejskich, nawet stosunkowo niewielkich. My w zasadzie w Polsce nie mamy co liczyć na decentralizację, ale wobec tego jak zadbać o interes lokalny, interes tak zwanych małych ojczyzn? Muszę powiedzieć, że to jest problem naszego samorządu, ponieważ były hasła szczytne parlamentu, kolejnych rządów, że ta decentralizacja będzie robiona. Okazuje się, że ewentualnie jest wręcz odwrotnie. Pewne decyzje zapadają dalej w Warszawie. Buduje się administrację rządową, coraz więcej rozbudowaną, coraz więcej mamy rozporządzeń, zarządzeń, dyrektyw, a mniej władzy takiej. Dlatego też ciężko nam z tym funkcjonować, ale myślę, że musimy, bo od tego jesteśmy powołani mandatem naszych mieszkańców i będziemy się starać, żeby tym naszym mieszkańcom w tych małych wspólnotach te życie było coraz lepsze, doskonalsze, żeby się tu czuli bezpiecznie, przyjaźnie i przede wszystkim mieli miejsca pracy. Niebawem rozpocznie Zambrów poważną inwestycję związaną z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii. Tak, myślę, że na to z Regionalnego Programu Operacyjnego będą dosyć duże środki. Do tego się przygotujemy. Takim zwiastunem do tego była fotowoltaika założona w 2014 roku w naszych miejskich szkołach podstawowych, szkole podstawowej nr 3, 4, 5, miejskim gimnazjum nr 1. Już w tej chwili to funkcjonuje, widać pewne oszczędności i myślę, że następnym krokiem, który chcieliśmy wykonać, to jest założenie tych ogniw fotowoltaicznych na jednostkach naszych organizacyjnych, w miejskich przedszkolach, w miejskim ośrodku kultury, jak również iść dalej i spróbować wyjść z ofertą dla mieszkańców budynków jednorodzinnych, ponieważ na spotkaniach w 2013-2014 roku było takie wnioski mieszkańców, żeby chcieli też mieć pewne oszczędności energetyczne w swoich budynkach jednorodzinnych. W tej chwili
są przygotowane oferty, które mieszkańcy wypełniają. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, ale myślę, że będzie dosyć znaczące zainteresowanie i będziemy ten temat ciągnęli aż do skutku, pod warunkiem, że otrzymamy pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ale myślę, że to jest zasadny i bardzo potrzebny taki projekt. Jeżeli zdobędziecie Państwo środki finansowe, proszę powiedzieć, jakiego rzędu oszczędności spodziewacie się w związku z inwestycją? Trudno w to wyliczyć. W każdym razie możemy powiedzieć, że te studium wykonalności inwestycji, które żeśmy przygotowali przy wniosku złożonym dla naszych szkół podstawowych gimnazjum, mówiło o oszczędnościach rzędu gdzieś od 15 do 20% energii rocznie. Także to jest znacząca kwota w naszym budżecie miasta, jak również będzie znacząca kwota w budżecie każdego mieszkańca. W dogmatyce neoliberalnej mówi się bardzo często o rozwoju kraju gospodarczym, o rozwoju gospodarczym także samorządów, natomiast Zambrów, to ewidentnie widać, postawił także na działania okołospołeczne, integrujące mieszkańców. Powstało m.in. chociażby też Centrum Kultury, które będzie decydowało w jakimś stopniu o awansie kulturotwórczym osób wywodzących się z Zambrowa. Muszę powiedzieć, że nie tylko infrastruktura ta techniczna, ale też społeczna bardzo jest ważna, ponieważ osoby, które chcą zamieszkać w Zambrowie czy w okolicach, czasami nawet zainwestować, czy się sprowadzić na stałe, przede wszystkim zadają takie pytanie podstawowe, czy w mieście jest kino, czy w mieście jest ewentualna forma spędzania wolnego czasu w formie kulturalnej, czy rozrywkowej, czy sportowej. Właśnie do tego jest basen potrzebny, cała infrastruktura sportowa i ludzie po prostu chcą z tego korzystać, coraz więcej korzystają. I należy się cieszyć. Cieszę się, że do zambrowskiego kina przyjeżdżają mieszkańcy nie tylko Zambrowa, ale okolic Łomży, Wysokiego Mazowiecka i Ciechanowca. Jesteśmy z tego zadowoleni i myślę, nie przestajemy na tym, ponieważ trzeba po prostu proponować różne formy spędzania wolnego czasu naszym mieszkańcom, ponieważ wyjazdy to są wyjazdy wczasowe, turystyczne, ale soboty, niedziele to są te zajęcia rekreacyjne, inne formy spędzania, na które nasi mieszkańcy oczekują i właśnie w tym kierunku też idziemy. Czy oczekiwania mieszkańców są weryfikowane na zasadzie na przykład konsultacji społecznych, tego typu miękkich działań? W jaki sposób Pan kontaktuje się bezpośrednio z mieszkańcami Zambrowa? Znaczy, Zambrów jest miastem niewielkim i mam kontakt bezpośrednio z mieszkańcami, czy idąc ulicą, czy na spotkaniach, czy ewentualnie mieszkańcy do mnie przychodzą w pewnych kwestiach. Myślę, że to na bieżąco analizujemy i ewentualnie wykonujemy. Mogę tu podać przykład, że teraz nie wiem, czy wykonamy, ale przyszli mieszkańcy Zambrowa, żeby znaleźć taki plac i go ogrodzić, żeby mogli wychodzić ze swoimi spokojnie czworonogami na spacer, gdzie będą mogły bezpiecznie one spuszczane być ze smy i tam przebywać. Przeanalizujemy, jeśli będzie taka potrzeba i znajdziemy takie miejsce, dlaczego nie? Powstanie psi park. Tak, powstanie psi park. Panie burmistrzu, jakie plany na przyszłość? No myślę, że te najważniejsze, o których na wstępie żeśmy mówili, dotyczące projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ogóle z pieniędzy z perspektywy finansowej 2014-2020. Z tych najistotniejszych to przede wszystkim ekomodernizacja pływalni, rozbudowa pływalni. Nie ukrywam, że to jest duży projekt, duży pomysł rozłożony na lata, ponieważ nasza pływalnia już się starzeje. Wymaga gruntowej modernizacji, remontu, ekomodernizacji i rozbudowy, ponieważ chcemy też mieszkańcom, to co przed chwilą mówiłem, zaproponować nową formułę spędzania czasu wolnego. Również chcemy dokończyć stadion, ponieważ rozbudowa trwa już kilka lat. Zaplanowana jest na etapy, ponieważ nie stać nas w jednym etapie to zrobić. Myślę, że do 2016 roku wykonamy tę inwestycję i zamkniemy. Również dalsza rozbudowa dróg lokalnych, miejskich, remont tych, które są, ponieważ to wymaga ciągłego spojrzenia na nasze tutaj komunikacje, trasy komunikacyjne. Również planujemy wykonać w ramach zadania miejskiego poprzez pieniądze
z Regionalnego Programu Operacyjnego nową ulicę, która będzie łączyła rondo przy zjeździe odwodnicy z ulicy Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego, która udrożni ewentualnie tutaj ruch kołowy w naszym mieście i poprawi bezpieczeństwo. Rozmawiamy również z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku dotyczące wyprowadzenia ruchu ciężkiego tranzytowego z centrum miasta. Jest to rozmowy bardzo trudne, ciężkie, skomplikowane, które nie na razie myślę, że nie ma wspólnego zdania na ten temat, ale w swoim czasie myślę, że mieszkańcom przekażę, co na ten temat myśli, jakie decyzje podejmę. Panie Burmistrzu Ostrzów, wspominał Pan o znakomitym kontakcie z mieszkańcami Zambrowa. Proszę więc opowiedzieć o najbliższej akcji społecznej, podczas której będzie mógł Pan z mieszkańcami Zambrowa spędzać czas wspólny. Myślę, że tych akcji będzie dużo. Przede wszystkim to, co planujemy, tak jak co roku, nie mogę się już doczekać. Mieszkańcy też dzwonią. Zambrów na rowery, który rozpocznie w maju, a skończy się we wrześniu. Proponujemy też naszym mieszkańcom 2 maja biegi uliczne, ponieważ wiele było telefonów, zapytań, dlaczego w naszym mieście nie ma takich biegów ulicznych. Planujemy 2 maja biegi na 5-10 km ulicami miasta Zambrowa oraz mniejsze biegi dla naszych małych, milusińskich mieszkańców Zambrowa, dzieci ze szkół, ponieważ uważam, że ten nawyk należy wdrażać od podstaw, od młodzieży. Jeśli dzieci, młodzież zacznie biegać, to myślę, że i starsi również, w starszym wieku również to będą kontynuowali. Także to jest pierwszy taki inauguracyjny, co roku cykliczny, będzie oczywiście z nagrodami. Myślę również, że to, co robimy, będzie takim bardzo dużą, bardzo dobrą wizytówką i promocją naszego miasta, ponieważ 28 czerwca będzie maraton kolarski w Zambrowie, bodajże chyba 2 w Polsce, na dystansie 70 km, 140 i 200 km. Każdy, który przyjedzie osoba, będzie otrzymał taki dyplom honorowy, medal ukończenia. Będzie to impreza taka już o randze krajowej. Nie ukrywa wątpliwości, że wracamy również do Parady Orkiestr Dętych, a raczej do Festiwalu Orkiestr Dętych, na zasadzie takiej, że będzie jury konkursowe, będzie oceniało, będą nagrody 1., 2., 3. Także mieszkańcy Zambrowa również w czerwcu, przed dniami Zambrowa, mogą 20-21 czerwca zobaczyć orkiestry dęte, najlepsze z Polski przyjadą do Zambrowa. Także mamy szeroki wachlarz ofert kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych dla naszego miasta. Także nie tylko pracą mieszkańcy będą żyli, ale również wypoczynkiem, rozrywką i rekreacją. Panie Burmistrzu, czy liczy Pan na to, że dzięki tego typu działaniom mali mieszkańcy Zambrowa w przyszłości, gdy już dorosną, będą lokalnymi patriotami? No myślę, że to jest ewentualnie nasz też taki cel, żeby ci mali mieszkańcy, którzy w tej chwili będą uczestniczyć w tych biegach, czy uczestniczą w różnych imprezach, czy charytatywnych, czy społecznych, czy tutaj kulturalnych, czy sportowych, w nich te serce będzie zawsze biło i będzie za Zambrowem. Nawet jak wyjadą kiedyś na studia, to liczę, że wrócą. A jak nie wrócą, to zawsze będą dobrze wspominali dzieciństwo i młodość w naszym mieście. Panie Burmistrzu, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. A moim oraz Państwa gościem był Pan Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa. Gościliśmy dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Zambrowie i zapewniam Państwa, że w najbliższym czasie w Zambrowie będziemy pojawiać się cyklicznie. Zapraszam.